zabić go teraz, kiedy się tak modli? No dobrze. A wtedy on pójdzie do nieba. Takaż to będzie zemsta? Pomyśl sobie. Nędznik zabija mi ojca, za to ja, syn rodzony, skazuję nędznika na wieczne szczęście. To przecie będzie nagroda, nie zemsta. Zaczekaj mieczu na straszniejszą chwilę. Zaraz tu przyjdzie. Chcieli ostro przemówić i wytłumaczyć, że tak być nie może. Że twa łaskawość pani nie wystarczy, by ustrzec go od ognia. Bądź pan spokojny i schowaj się. Słychać, jak nadchodzi. Hamlecie, bardzo obraziłeś ojca. Tak, matko, bardzo obraziłaś ojca. No, no, Hamlecie, proszę trochę grzeczniej. No, no, mateczko, proszę trochę godniej. Cóż to, Hamlecie? Czego chcesz ode mnie? Nie wiesz, kim jestem? To jeszcze pamiętam. Królową jesteś. Żoną swego szwagra i oby tak nie było moją matką. Poczekaj, jeszcze ktoś pomówi z tobą. To nie wyjdziesz, póki ci twojej najskrytszej cząstki duszy nie pokażę. Cóż chcesz uczynić? Zabić mnie? Na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Co to? Szczur jakiś? Jest. Boże. Cóżeś ty uczynił? Czy to król? Straszna i krwawa zbrodnia. Nie gorsza niż zabić króla i poślubić brata. Niż zabić króla? Tak jak powiedziałem. To ty, biedaku wścibski i usłużny. Myślałem, że to kto ważniejszy. Szkoda. Daj mi swe serce. Chcę je złamać, skruszyć, jeżeli jeszcze w twardą stal nie zamarzło. No co ja zrobiłam, że na mnie tak krzyczysz? Spójrz. Dwóch rodzonych braci podobizny. Na tym obliczu jakaż gracja igra. Czoło Jowisza i oko Marsa. Władcze i groźne. Postać smukła, niby Bóg Merkury, kiedy na wzgórza niebotyczne schodzi. Form połączenie naprawdę niezwykłe. Taki był mąż twój. Teraz popatrz tutaj. Taki jest mąż twój. Jak kłos zaśniedziały za cienia brata. Miałaś pastwiska na wysokiej górze, a teraz w błoto? Gdzie ty masz oczy? I to nie miłość, bo w twoim wieku szał krwi spokorniał i czeka na sąd rozumu. A jakiż to rozum każe tę postać nad tamtą przekładać? Czujesz to, prawda? Jesteś jeszcze żywa. Gdzie twój rumieniec wstydu? Przestań. Każde słowo jak sztylet wbija mi się w uszy. Przestań, Hamlecie, przestań! Ten podły zbrodniarz, błazen w koronie, złodziej państwa i władzy. Ukradł z szafy cichcem koronę i schował do worka. Jestem, jestem. Zwykle się, niepotrzebnie pozdrawiam. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Jak odstawisz... Może nawet bez mikrofonu będziesz mógł. Nie, to nie. Tak? To nie to samo. Przemysław Stipa, wspaniały, piękny 40-letni, 41-letni już, jest naszym gościem, aktor Teatru Narodowego. Zaczęliśmy fragmentem Hamleta Williama Szekspira, przedstawienia z Teatru Telewizji sprzed 3 lat. Usiądź, proszę. Dzień dobry państwu, dobry wieczór. Padłem. Zaczęliśmy fragmentem Hamleta, roli, która jest, przynajmniej była kiedyś, bo to się zmienia, takim czy ukoronowaniem, czy marzeniem aktorów. Oby nie ukoronowaniem. No nie ukoronowaniem. Ukoronowaniem to Król Lir albo Prospero, był użyta przed tobą. Natomiast Hamlet na pewno był takim marzeniem, przynajmniej w stereotypie, marzeniem aktorów. Twoje marzenie się spełniło, późno bo późno, ale się spełniło. Nie, właśnie we właściwym czasie będę protestował, no właśnie, bardzo właściwym bardzo czasie. Dobrze, no to właśnie od tego zacznijmy, bo twój Hamlet jest facetem w średnim wieku, tutaj nie ma oszukiwania na taśmie, prawda? Jest 40-latkiem i w tym przedstawieniu Michała Katańskiego, Hamlet Anno Domini 2019, możemy go czytać, no tak jak się z reguły czyta Hamleta, czyli jako inteligenta, ale też częściowo możemy o nim myśleć w twojej interpretacji jako człowieku bez właściwości. Która z tych interpretacji jest ci bliższa?
Skłaniałbym się do tej drugiej, też był taki zamysł. Czasem, pamiętam, było to prezentowane jako zarzut, że to taki, albo właśnie nie wiem, czy everyman jest komplementem, everyman jest komplementem, czy człowiek bez właściwości, czy ktoś, kto dopiero zaczyna się budować, bo miałem takie poczucie, że to jest moment w życiu tej postaci, w której dopiero zaczyna brać odpowiedzialność za swoje życie. I niestety chce wziąć odpowiedzialność za świat chyba też, za bardzo. Że już wie, na czym polegają mechanizmy rządzące światem. Już wie, co to znaczy polityka, bo przecież jest królewskim synem, więc polityka go dotyczy. I ta polityka też go przecież odsunęła od życia, od rodziny. I zdaje się, że to jest moment, w którym człowiek sobie uświadamia, że to wszystko, co się wydarzyło przed tym momentem, nie miało żadnego znaczenia, że w żaden sposób mnie nie budowało, że byłem właśnie takim liściem na wietrze, że każdy mnie przesuwał jak chciał i nie miałem żadnego wpływu nie tylko na moje życie, ale na życie innych, z którymi funkcjonuję, a potem dalej na funkcjonowanie świata, tego najbliższego, a może tego bardzo szerokiego, wielkiego, bo przecież rozmawiamy o następcy tronu. I aktualnie człowiek w depresji, człowiek pogubiony, człowiek, który nie wie, do czego służy, czy jest potrzebny, czy jest w ogóle potrzebny. I próbujący sobie ułożyć to, co się wydarzyło, to, co jest w tej chwili, w związku z tragedią, którą jednak przeżył, która też była jakąś jego tragedią wcześniej, jak jeszcze żył ojciec, która go dotyczyła, która go dotknęła i która determinowała jego życie do tego momentu, w którym oglądamy tę historię. Więc tak, w związku z tym, człowiek bez właściwości, który chce się zbudować, który chce wziąć odpowiedzialność w końcu za swoje życie. W Hamlecie zawsze szuka się odpowiedzi na najważniejsze pytania, prawda? Zawsze się stawia. Hamlet zadaje te pytania. Czy podchodząc do tej roli nie miałeś tego poczucia, że jest to tytuł tak ograny, że istnieje niebezpieczeństwo po prostu powtórzeń pewnych pytań, które zostały już zadane wcześniej? Nie, bo gdybym zadawał sobie takie pytania, to w ogóle mój zawód nie miałby sensu. Ja w ogóle mam takie poczucie, że wszystko było, państwo też wiecie, że wszystko było, nie tylko w teatrze, ale w teatrze, to dotyczy nasza rozmowa przecież teatrów, w teatrze na pewno wszystko było i wydaje się doświadczenie moje i już jakieś każe mi wysnuć taki wniosek, że też jedna z cudowności tego zawodu polega na tym, że my mamy szansę wciąż odkrywania Ameryki na nowo, tej tak zwanej. To znaczy, że możemy się znowu fascynować rzeczami, które zostały już odkryte, ale okazuje się, że w procesie życia, w codzienności my te adresy gubimy, że one przestają mieć znaczenie, że jakoś powszednieją albo w ogóle tracimy je z perspektywy, z pola widzenia. I wtedy i ten moment, w którym, jeżeli okoliczności sprzyjają i pojawia się fajna ekipa aktorska, realizacyjna w teatrze, możemy usiąść do stolika i na nowo sobie o pewnych rzeczach porozmawiać i uświadomić sobie, jak wiele z tych rzeczy, które już się wydarzyło, które są historią, które zostały zapisane w dramacie, w literaturze, nas dotyczą. I w związku z tym pojawia się płaszczyzna porozumienia z widzem. Wtedy o tym możemy sobie szczerze porozmawiać i nagle ktoś z państwa może się utożsamić nie tylko z tą sytuacją, o której opowiadamy, ale też z człowiekiem, który jest w tej sytuacji. A zajmujemy się przecież człowiekiem w teatrze. Znaczy, nie wiem, czy zawsze i czy wszyscy się zajmują. Znaczy, oczywiście ja cały czas mówię o sytuacji idealnej w teatrze, do której tęsknię i której szukam. I czasem mam też poczucie, że w związku z tym czasem też to sprawia kłopot. Tobie sprawia kłopot, czy gubisz się po prostu, kiedy nie... Nie, sprawia kłopot, to jest jakiś paradoks tej pracy, że wszyscy idziemy do tego zawodu, do tego medium, do tej niezwykłej przestrzeni, żeby poznawać człowieka, poznawać siebie. I
I nagle potem z czasem okazuje się, że tak bardzo często się opakowujemy, asekurujemy się, uciekamy od tych ważnych, zasadniczych pytań. Zaczynamy w ostateczności zaczynamy się po prostu popisywać na scenie i to jest, wydaje się, przynajmniej dla mnie, klęska teatru. Czy obserwujesz to wśród kolegów w Teatrze Narodowym? Znaczy to nie jest związane stricte z konkretną instytucją, to w ogóle dotyczy teatru, ale to też... Dlaczego się jąkasz? Ale to też wynika z jakiejś naszej takiej ludzkiej potrzeby, takiej ucieczkowej. Ale paradoksalnie znowu z drugiej strony okazuje się, że nawet jeśli asekurujemy się i stawiamy te zasłony dymne kolejne, to tak czy inaczej gdzieś okazuje się w ramach tego spotkania, na tym też polega fenomen teatru dla mnie, że ja nie, myślę, że nie tylko dla mnie. Ja od razu przestrzegam Państwa, będę mówił bardzo często truizmy w czasie tego spotkania i zawsze mam z tym kłopot. Tak jak powiedzenie tego, że w teatrze szukamy Człowieka, ale też szukamy prawdy. Na nowo odkrywamy Amerykę. No i tak czy inaczej w tym, wracając do tego, co powiedziałem, w czasie tego spotkania na żywo ta wymiana tak czy inaczej następuje. W jakim stopniu to już zależy głównie od nas. Od nas w sensie aktorów na scenie. Hamlet jest takim aktorskim szczytem, tak już wspomniałem. Ale wejście na szczyt jest okupione zawsze ciężką pracą. Chciałem wrócić, teraz przejść tak już chronologicznie do początków, do twojej, do 20 prawie lat temu skończyłeś szkołę teatralną, 18 lat, więc jesteś już pełnoletnim aktorem. W 2004 roku był twój dyplom. Szkoła teatralna i w ogóle szkolnictwo nie ma w tej chwili najlepszej pasy. Chciałem zapytać ciebie, jak wspominasz tę Warszawską Akademię Teatralną, czy model, zwłaszcza, że możesz mówić też jako wykładowca, bo przez jakiś czas uczyłeś w tej samej szkole. Byłem asystentem. Byłeś asystentem, ale no byłeś wykładowcą. Czy model, który tobie zaproponowano dziś, wydaje ci się archaiczny, czy może przemocowy, bo dyskusja o przemocy w szkolnictwie też nabiera rumieńców. A może też byli ludzie, którym zawdzięczasz bardzo wiele i ich nazwisko było na Z na przykład i do dzisiaj ich wspominasz. Tak. Wszystko się zgadza. I to wszystko prawda, co powiedziałeś. Ale no, co prawda, rozwij. Prawdą jest to, że to był dla mnie absolutnie wyjątkowy i kluczowy czas w życiu. Bardzo intensywny. To była jednak szklarnia. Ja się zamknąłem w szkole i poświęciłem całe te 4 lata na studiowanie. Właściwie nie, no studiowanie, bo to jest oczywiście specyficzna szkoła. Książki też czytałeś? Możecie Państwo sobie... Niewiele czasu było na to. Zwykle zasypiałem nad książkami, wracając już po zajęciach albo próbując cokolwiek nadrobić czy przeczytać między zajęciami. To był bardzo intensywny czas, bo od samego rana do wieczora, a to jeszcze był czas, potem to ukrócono, kiedy myśmy siedzieli po nocach nawet czasem w szkole. Potem zaczął się taki czas oszczędności. Dzisiaj bardzo dobrze to pewnie Państwo rozumieją. Myślałem, że chodziło o przepisy BHP. Dzisiaj mamy kryzys energetyczny i każą nam wyłączać światło. Wtedy też był jakiś kryzys finansowy w szkole i w którymś momencie też musieliśmy wcześniej te światła gasić, ale się przenosiliśmy na swoje stacje, do swoich wynajętych mieszkań i tam niezobowiązująco, ale wciąż wydaje się trwała ożywiona dyskusja i trwały studia. Myśmy się poznawali, dyskutowali, spierali się ze sobą, żartowali z siebie, z tego, co się wydarzyło na zajęciach. Ja jeszcze trafiłem na czasy, kiedy jeszcze świat funkcjonował tak, że ci, którzy czynnie uczestniczyli, bardzo czynnie w zawodzie, mogli tymi swoimi umiejętnościami i wiedzą podzielić się z młodszym pokoleniem, ponieważ jeszcze wtedy świat funkcjonował tak i cały show biznes, do którego potem wkroczyłem,
szanował proces edukacyjny i czas, i rozkład dnia. To znaczy aktorzy, tuzy aktorskie jeszcze miały szansę iść do teatru na próbę, potem przyjść do szkoły, uczyć studentów. Po szkole wracali na kolejną wieczorną próbę albo grali spektakle. I jeszcze udawało im się w międzyczasie grać w filmach, czasem też w serialach, w ogóle w produkcjach filmowych, czy brać udział w show biznesie, tym takim stricte związanym oczywiście z zawodem, czyli w roli aktora, nie tylko, nie jak teraz, bo teraz ta przestrzeń się bardzo poszerzyła, różnymi rzeczami się zajmujemy. Show biznes nas wciąga. I to pod każdym względem było dla mnie fascynujące i... Odpowiadasz na pytanie, czy model archaiczny, czy model przemocowy? Tak. To nie wiele, jest odpowiedź. Wiele, zdaję sobie sprawę, że wiele z tego, że wiele z... że to, w jaki sposób funkcjonowaliśmy, to, w jaki sposób wyglądał proces edukacyjny, tam wiele było tego, co dzisiaj nazywamy przemocowością. To jest osobny, bardzo duży temat, moglibyśmy temu poświęcić wielki panel. Żałuję nawet, że tak rzadko o tym rozmawiamy w ramach... Będzie okazja na pewno. W ramach środowiska, czy też w ogóle szeroko show biznesu, bo wiesz, to dotyczy wielu sfer związanych z kulturą i show biznesem, że efekt był bardzo często osiągany poprzez łamanie kręgosłupa. Zresztą pamiętam, że wtedy jeszcze tak zupełnie lekko, bez świadomości tego, co to znaczy, jak to się odbija na naszym życiu, odciska na naszym życiu, myśmy mówili o łamaniu kręgosłupa. Mało tego, myśmy nawet oczekiwali tego łamania kręgosłupa. I zdaję sobie sprawę, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że gdyby nie te naciski i gdyby nie ta presja, która też wiązała się z procesem edukacyjnym w szkole, nie byłbym gotowy do uprawiania tego zawodu w takim stopniu, w jakim jestem. Zdaję sobie również sprawę, że to też odcisnęło jakieś piętno i w pewnych momentach było trudniej. I może z tego powodu zbyt często się wycofywałem, na przykład lękowo, bo jakiś proces taki lękowy się uruchamiał, czy dam radę, czy podołam, czy zdołam. Mówisz jeszcze o szkole, czy już po szkole? Po szkole. Ale jeżeli dzisiaj mielibyśmy wrzucić wszystko do wora, do jednego worka i nazwać to przemocowością, mobbingiem, nękaniem, to musimy sobie zdawać sprawę, że w ogóle nie byłoby sztuki. To musielibyśmy zaprzeczyć wszystkiemu, co... Ta moja historia związana z rozpoczęciem studiów jest niczym w porównaniu z tym, co działo się wcześniej. Te wszystkie najpiękniejsze, najbardziej kluczowe momenty w historii sztuki wiązały się z łamaniem kręgosłupa. Albo sam w sobie artysta łamał kręgosłup, albo inni artyści, którzy byli jego mistrzami, łamali mu kręgosłup. I to jest jakiś, to jest wpisane w ten zawód. I dlatego powiedziałem, że żałuję, że nie dyskutujemy o tym. Skandaliczne rzeczy mówisz. Dlatego żałuję, że nie rozmawiamy o tym, ponieważ... Ja rozumiem te prowokacje, które są zawarte w twoich pytaniach. Zresztą zdradzę kuchnię, myśmy się trochę umówili z Michałem, że będziemy prowokować i będziemy szukać skandalu jakiegoś, żeby ożywić ten wieczór, żeby nie było gładko, pięknie i przyjemnie, żeby nie było tylko pięknie i wiadomo. I zgubiłem wątek. No jesteś, mówisz rzeczy skandaliczne, że bez przemocy nie byłoby sztuki. Tak. Chciałem, że tęsknię do takiej otwartej rozmowy w ramach oczywiście, bo to nie musi interesować specjalnie świat zewnętrzny czy widza, ale żałuję, że myśmy się na serio temu nie przyjrzeli, to znaczy, że myśmy też nie chcieli znaleźć nowej ścieżki dojścia, to znaczy zbudowania nowego schematu. Nowego systemu edukacyjnego, czy nowego sposobu pracy w teatrze.
Pamiętam, że jak pojawiła się ta cała szczęsna i nieszczęsna z drugiej strony akcja hashtag MeToo, były takie miejsca na świecie, w którym teatry się zamknęły, na przykład teatry się zamknęły i były warsztaty i panele dyskusyjne i rozmawiali ze sobą artyści, co zweryfikować i jak tą rzeczywistość zmienić, żebyśmy mogli przekraczać bez łamania tego przysłowiowego łamania kręgosłupa. Ale ja nie bardzo, znaczy, wydaje mi się, bo ja uczestniczę już w kolejnej takiej rozmowie i dyskusji z ludźmi ze środowiska, też z ludźmi, bym powiedział, pokolenia dziadersów i słyszę zawsze ten, znaczy uważam, że już za chwilę nie będzie można zwrócić uwagi aktorowi, bo zostanę oskarżony o mobbing krytyczny oczywiście. Nie no, chyba że chodzi o coś, co jest jakąś godnością czy nienaruszalnością, nie wiem, cielesną i godnością człowieka, albo po prostu tę godność się narusza, albo się jej nie narusza i to o to chodzi, to jest, wydaje mi się, tak, czuwalne. Tak, ale to o czym mówisz, to są... Bardzo łatwo mówić o tym teoretycznie, a to też na tym, też, to, i to jest oczywiście, to jest kolejny paradoks. Te rzeczy się również działy w szkole i to nie jest kwestia mojej pretensji ani rozliczania tamtego czasu. Zdaję sobie sprawę z własnego doświadczenia, że pewnych rzeczy byśmy nie, ja bym nie osiągnął. W ogóle pewnych rzeczy byśmy też zbiorowo w grupie na roku nie osiągnęli, gdyby nie to naciskanie. To jest bardzo specyficzna sytuacja, to znaczy spotykamy się w tych zamkniętych przestrzeniach i wszyscy mamy na starcie potrzebę dotknięcia tego wyjątkowego, tego metafizycznego, tego, co nazywamy przekroczeniem. To znaczy, że przestajemy być sobą i stajemy się, i nagle czujemy, że stajemy się innym człowiekiem, że jesteśmy jakimś medium. O tym marzymy. I żeby dotknąć tego punktu, trzeba wykonać gigantyczną pracę. Ale też większość z nas nie jest gotowa na wykonanie tej pracy z różnych powodów. I jest potrzebna ta druga strona, bo to są mistrzowie przecież. Czy nie ma warsztatu, o to chodzi? Na przykład. Ale też to jest związane, bo sam warsztat tego nie załatwi. To są nasze indywidualne historie, to jest nasz profil psychologiczny, to są nasze doświadczenia, które czasami nam to uniemożliwiają. A proszę mi wierzyć, czasem nic, wszystko przestaje być istotne, tylko nagle w procesie pracy, kiedy obserwuje się z zewnątrz, bo już mam to doświadczenie, kiedy rodzi się coś niezwykłego, i nagle to gaśnie, bo następuje ludzka po prostu ucieczka. A wtedy sobie człowiek zdaje sprawę, ile tam jeszcze można byłoby dotknąć i jeszcze można byłoby przeżyć dzięki temu medium, które jest przede mną, które nagle się zwija i ucieka. Te momenty są najbardziej fascynujące i one też, jestem przekonany, stanowią, dają takiego kopniaka, że ich nęcą, żeby iść dalej, żeby spróbować jeszcze więcej. Żeby przeżyć, żeby poczuć, żeby doświadczyć, żeby odkleić się od rzeczywistości i od tych desek, od tej umowności, w której jesteśmy. A ta umowność właśnie jest tą przestrzenią, która w ogóle pozwala na to odklejenie się, na pójście dalej, na kolejne przekroczenie. I na dzisiaj nie wyobrażam sobie, nie wiem jak, dlatego tak mnie to interesuje, dlatego tak mnie... Tak tęsknię za taką dyskusją z mądrzejszymi głowami, dużo mądrzejszymi ode mnie, żebyśmy wspólnie znaleźli jakąś ścieżkę dojścia bez tego łamania kręgosłupa. Wydaje mi się, że to Senevrati, jak się patrzy na kolejne pokolenie, które powiedziało nie. Zdaje się, że tak. I okazało się asertywnym wobec pewnych. Tak, dlatego też mam takie poczucie, że jesteśmy w momencie wylewania dziecka z kąpielą. Że to też jest doświadczenie, to w tym również się zawiera doświadczenie pandemii, bo to właśnie w czasie pandemii, w czasie tego kryzysu ten temat się pojawił. Z jakichś powodów on się pojawił, bo myśmy się nagle wyizolowali. Nagle jakoś inaczej na siebie zaczęliśmy patrzeć i złapaliśmy dystans i pewne rzeczy się uwypukliły. Prawdopodobnie, tak sobie myślę, że to właśnie z tego powodu w tym momencie nastąpiło. I że my wciąż nie wyciągamy z tego wniosków, że jakoś nie chcemy tej pracy odbyć. Nie chcemy tego przepracować, nie chcemy na nowo sobie ułożyć tej ścieżki dojścia. I w związku z tym, idąc dalej,
mam takie wrażenie, że zbyt często, mam nadzieję, że tak oczywiście, że to w dłuższej perspektywie tak nie będzie, że boję się tego, że będą powstawać nieistotne rzeczy, że będą powstawać takie bezpieczne rzeczy, takie rzeczy, które nie dotykają, które nie są związane z naszym przeżyciem, z naszym jakimś pęknięciem, z naszym mocowaniem się z materią. Zacytuję tutaj w odpowiedzi na to siedzącą kiedyś przed tobą w tym miejscu Agatę Kuleszę, która powiedziała, że przy przemocowych praktykach to ja mogę, aktor się blokuje tak naprawdę i może dać tylko podstawę, czyli powiedziała tutaj dokładnie basic, czyli podstawy swojego warsztatu i dalej nie ma możliwości, tutaj zacytowała z kolei Agata Kulesza, Jana Peszka, rozgimnastykować wyobraźnię. Aktor powinien sobie mieć wolność, swobodę twórczą, żeby tę wyobraźnię rozgimnastykować. Tak, są różne punkty startowe i z różnych perspektyw możemy o tej sprawie rozmawiać, ale też trudno mi uwierzyć, że bo to jest, bo mówienie o tej wolności jest wyabstrahowane zupełnie. My wiemy, że wolność definiuje się wtedy, kiedy są ramy i chodzi o to, żeby zdefiniować sobie te ramy. Które ramy będą nas zamykały, żeby poczuć się wolnym i żeby się unieść. W różnych sytuacjach... Strasznie teoretyzujemy, ale mam nadzieję, że jakoś mniej więcej komunikatywnie jakoś podążacie państwo za nami. To znaczy, że ja też doświadczyłem różnych sposobów pracy i to jest przecież związane ze spotkaniem, z konkretnym człowiekiem, z jego gotowością, z jego profilem psychologicznym, z jego przygotowaniem się do pracy. I za każdym razem to wygląda nieco inaczej, czasem bardzo inaczej. Są krańcowe takie sposoby pracy i podejścia. Mówię tutaj oczywiście o reżyserach, o tych, którzy przychodzą do nas i nam proponują świat, w którym... Większość już nie żyje z nich. Tak, to prawda, ale chodzi dziś o te ramy. Byliby nam w ławie oskarżonych. No. Nie będę rzucać nazwiskami, ale wiadomo, o kogo tak, mam na myśli. To dobrze, że my zaczęliśmy... Znaczy, że to musiało dojść do tego momentu i że tak drastycznie, że to rzeczywiście, że te koszty są. Ja temu nie zaprzeczam, absolutnie. Wróćmy do konkretów tak. Teraz, bo za dużo na ten sam temat mówimy. No właśnie, ale przestrzegałem, że moglibyśmy tutaj rozwinąć wielką dyskusję. Zrobimy ten panel, posadzę cię naprzeciwko osób, które są przeciwni przemocy i zobaczymy, jak sobie poradzisz wtedy. Ale ja nie... Chwileczkę. Ja nie jestem zwolennikiem przemocy. Troszeczkę zmanipulowałem dla tego skandalu naszą rozmowę. Padło w moim pytaniu, czy może był profesor, któremu coś zawdzięczasz i nazywasz się na Z, nie będzie to tajemnicą. Debiutowałeś u jego boku, bo jesteś aktorem Teatru Narodowego, ale twój debiut miał miejsce rok przed ukończeniem szkoły, prawda? To był czas odnaleziony, tutaj gdzieś zdjęcie, w którymś momencie się pojawia twoje z Janną. Z Janną Pokojską, na fotelu. Tak. Adaptacja... jednego z tomów W poszukiwaniu straconego czasu i ostatniego, grałeś Czas odnaleziony. Tak. Tak, grałeś alter ego autora, czyli Marcela Prusta. Barona di Chorley grał Zbigniew Zapasiewicz. To jest ten profesor, o którym w świetle różnych dokumentów pozostawionych przez ciebie do tej pory w różnych mediach jest to osoba, której dużo zawdzięczasz. I zastanawia mnie, czy ten twój debiut, kiedy wchodziłeś na scenę, był przedłużeniem tej szkoły, czy Zapasiewicz pomagał ci w pracy nad tą rolą, kierował tobą, jak to wyglądało, jak to wspominasz tę pracę? To była scena prezentacji, prawda? Chyba na 20-lecie sceny prezentacji, na jakiś jubileusz. 25-lecie, tak, sceny prezentacji, takie przedstawienie. Pamiętasz coś jeszcze? Tak, wiele pamiętam i bardzo miło ten czas wspominam. To był czas odnaleziony, nomen omen. To jest, tutaj się absolutnie literatura zgodziła z życiem, z oczekiwaniami, z potrzebą. To był ten właściwy czas, ale też moje poczucie kompletnej niegotowości jeszcze, żeby wykorzystać ten moment, znaczy żeby tam się odnaleźć. Czas odnaleziony. Ale chciało się sprostać. W ogóle...
W ogóle ten cały proces, spotkanie w ogóle ze Zbigniewem Zapasiewiczem w szkole, to była próba sprostania jego charyzmie, jego talentowi przestrzeni, jego charakterowi. No, to w dobrym tego słowa znaczeniu to było monstrum, to był ktoś wielki, to był ktoś, za kim chciało się iść. I trochę to się odbywało też z klapkami na oczach, to znaczy wchodziło się w ten świat, chciało się za nim pójść i w którymś momencie była granica. To funkcjonowanie z profesorem było, było bardzo specyficzne, bo to nie była wymiana towarzyska, to nie była ciepła, taka zwykła ludzka, zwykłe ludzkie funkcjonowanie. To było wciąż miało się poczucie, że to jest... To, to cały czas inspiruje i że tam są stawiane, że to jest, są oczekiwania i że tam są kolejne, kolejne piętra, kolejne schody, te kolejne słynne schody zapasa. Do pokonania, zapas, no właśnie. I to też, to, bo mówiłem na samym początku, że tak się utonąłem w szkole. Zamknąłem się na te 4 lata i to też właśnie z powodu profesora. Też pamiętam pierwsze zajęcia z nim. Miałem poczucie, ponieważ miałem pamięć telewizji edukacyjnej sprzed lat wcześniej, kiedy go oglądałem, kiedy był prowadzącym, był gościem telewizji edukacyjnej, prowadził zajęcia o pracy przed kamerą. I pierwsze kilka zajęć profesor do nas mówił, uczył nas swojego języka, sposobu komunikacji i pamiętam, miałem takie wrażenie, że wciąż do mnie mówi z telewizora. To była zupełnie absurdalna sytuacja. I przez, pamiętam, bardzo długo czułem się jak widz. Nie byłem gotowy na to, żeby uczestniczyć, żeby, żeby wejść ten, w ten świat, żeby, żeby pokonywać ten swój wstyd i swoje zahamowania. No, głównie chodziło o wstyd oczywiście, więc my, i właśnie, i znowu muszę wrócić do tematu tak zwanej przemocowości. Mnie te wytrychy, te, ten te próby łamania mnie, to zachęcanie mnie, a czasem wciąganie, czasem na siłę, przyniosły efekty. Znaczy ten proces edukacyjny, ten stary proces edukacyjny przyniósł efekty. Oczywiście ja tu nie mówię, że profesor był przemocowy, ale on oczekiwał. To znaczy, to też było coś takiego, że nie chciało się zawieść profesora. A to nie jest przemoc, sorry. No tak, ale, ale, ale w którymś momencie... Wymagania to nie jest przemoc. W którymś momencie, no ale właśnie, ale, ale my też te, bardzo często te granice zatracamy. Gubimy, co, co jest wymaganiem, a co jest wymuszaniem. Tak. W Teatrze Narodowym, w którym zacząłeś występować w 2004 roku, w pierwszym okresie tej pracy grałeś, no byłeś obsadzany dosyć w rolach konwencjonalnych amantów, dworskich intrygantów, to były głównie role kostiumowe, począwszy od głośnego przedstawienia Ryszarda II w reżyserii Andrzeja Seweryna. Się śmieję się, ale chyba dzisiaj nie jest tajemnicą to przedstawienie, bo dosyć monstrualną klapą, o czym gigantycznym, wielkim sukcesem frekwencyjnym się okazał. Przez pięć dni, przez chwilę, no chwilę nie, graliśmy, zagraliśmy 55 razy przy pełnych widowniach. Pamiętam, widzowie, że tak powiem, wisieli pod żerandolami, był teatr był wypełniony po same brzegi. Pamiętam, wielkie widowisko to było. Widowisko było, tak, tak, tak. To było to, był... Operowe czasem żałowaliśmy, z kolegami rozmawialiśmy o tym w garderobie, że nie śpiewamy. Brakowało naszych arii. To była duża rzecz. Bardzo duża rzecz, z rozmachem. Potem były też kostiumowe takie historie jak Władza, które się dzieje na dworze Ludwika. Dobrze się czuję w kostiumie, tak, chcesz powiedzieć, tak? Tak, ale nie, chcę, zaraz dojdę do tego. Potem, a potem jeszcze był grany do dzisiaj w Tartuffe Moliera, w reżyserii Jacques'a Lassalle'a, czyli grany przez 16 lat. Tak. Wciąż jestem młody. Tak, tak, tak. I zastanawia mnie, czy kiedy młody aktor po szkole, który ma jakieś marzenia, być może pomysły na siebie, jest rola w rolę wkładany w taki kostium, w te postaci, które są dosyć... No w sumie były to role i drugoplanowe, ale też
nie zawsze drugoplanu, ale jednak na drugim planie, ale jednak dosyć, dosyć konwencjonalne. Czy miałeś takie poczucie nie czasu odnalezionego, ale że no, tracę tutaj czas w tym kostiumie, bo nijak to się ma do mojej wrażliwości. Oczywiście jestem aktorem na etacie, więc muszę spełniać swoje zadanie, ale to, co robię, nie interesuje mnie w tej mojej rozmowie z człowiekiem. Były takie myśli oczywiście. Aspiracje aspiracjami, one dobrze jak są i cieszę się, że one były i jakieś tęsknoty niezrealizowane, one oczywiście wtedy mną powodowały i czułem się i wciąż czuję się niezaspokojony zawodowo, ale jednak te zaciągnięte lejce, które wtedy sobie sam zaciągnąłem, znaczy powiedziałem sobie, zatrzymaj się, hola, hola, rozejrzyj się dookoła. I to jest doświadczenie tego spektaklu, który grałem do dzisiejszego dnia. To jest Tartuffe. Wszystkie szkoły w Warszawie już się zobaczyły, nie tylko. Wszystkie szkoły. To już jest spektakl dwóch pokoleń. To jest grane 16 lat. Wtedy do głowy mi nie przyszło, że tak długo będziemy żyli z tym spektaklem. I to też pokazuje, też obrazuje magię tego medium, magię teatru. To znaczy ja wciąż tam jestem młody, bardzo młody. To jest duża scena, więc inaczej widać na dużej scenie. mimo tego przyprószonego włosa. Wciąż jestem młodym amantem z Malcem Cholewy do Marianny. I wciąż się zgadza. Jak ci strzyknie kiedyś w kręgosłupie, to co wtedy będzie na scenie? Nie wiem, dogramy. Już takie doświadczenie mam za sobą. Już mi się kolano rozjechało raz na scenie. Dograłem spektakl do końca. To jest możliwe. Na scenie to jest możliwe dzięki adrenalinie. Ale pamiętam doświadczenie właśnie, koturnowość, schematyczność, teatr co się będziemy bujać, w kapeluszu, no? Kot w butach, czasem sobie żartowaliśmy z tej konwencji. Spektakl robiony przez mistrza francuskiego teatru, Jacques'a Lassalle'a z komedii francuskiej. Bardzo restrykcyjny, ułożony na zasadach klasycznego teatru, ale to wciąż się zgadza. To też była dla mnie wielka lekcja i wciąż jest wielka lekcja teatru. Jak pełny jest teatr i jak klasyczne rozwiązania, jak są żywe i jak wciąż są komunikatywne. I zawsze będą, bo zawsze były. Ale doświadczenie bardzo żywe w tamtym czasie jest premiera. Przed podpisaniem umowy z Janem Englertem, z Teatrem Narodowym, marzyłem o tym. Były takie rozbuchane marzenia związane z tym, żeby wyjechać z Polski i zaciągnąć się do zespołu Volksbühne, który był wtedy takim miejscem w Berlinie, bardzo żywym, rozbuchanym, modnym. Żyła tym teatrem cała Europa teatralna właściwie. Centrum świata wydawało się. To nie bardzo była moja estetyka, ale chciałem tego spróbować, co to jest, bo to już było gdzieś, dochodziło do granicy performance'u. I pomyślałem sobie, jeszcze gdzieś rozumiem jakość kulturową niemiecką, jeszcze operowałem wtedy językiem niemieckim, jeszcze posługiwałem się językiem niemieckim, przynajmniej byłem gotowy pracować językiem niemieckim w teatrze, zwłaszcza ten teatr nie oczekiwał, Teatr Volksbühne i Castorfa nie oczekiwał pracy na języku, na literaturze, tylko on pracował na literaturze, ale on ją rozbijał, dekonstruował ją. I teatr społecznie i politycznie zaangażowany. Chciał się coś więcej powiedzieć, chciał się nawet może coś krzyknąć do świata, do ludzi, do rzeczywistości. I gramy, i wracam do Tartuffe'a, gramy premierę w Teatrze Narodowym. I pamiętam, to ta niewielka rola, no, Walerego, dwie sceny, gdzieś na początku spektaklu i na końcu. Młody aktor mógł się czuć niezaspokojony zawodowo, artystycznie. Dlaczego? Może więcej? Nie ta rola, jeszcze więcej. Ale zyskiem było wzięcie udziału w wydarzeniu politycznym. Ten spektakl, który był w ogóle nie komponowany, w ogóle nie był pomyślany na tamten czas społeczno-polityczny, stał się wydarzeniem politycznym i premiera stała się wydarzeniem politycznym.
To się wydarzyło w czasie spektaklu. Stojąc w kapeluszu, w pelerynie, pamiętam, bardzo często się denerwowałem, jak mi Jacques Lassalle cały czas pokazywał, że źle tą pelerynę zarzucam. I miałem wrażenie, że jestem tylko po to w tym spektaklu, żeby dobrze tą peleryną zarzucić, żeby to było stylowe, żeby się tylko to zgadzało. Ale całość spektaklu została odczytana tak, jak chcieli wtedy widzowie. Myśmy niczego nie sugerowali, tylko oni tak chcieli to odczytać, jako jakiś manifest polityczny niemalże. I były frenety, były krzyki, ludzie wirowali w fotelach, słysząc te, a nie inne kwestie, które padały ze sceny. I stojąc w tej pelerynie i w peruce i w tym kapeluszu z piórami, stałem w centrum wydarzenia politycznego. Nie mówiąc w ogóle o polityce i nie mówiąc w ogóle, nie uderzając w żadne współczesne tony, nagle stałem się aktorem spektaklu politycznego. Czyli tak ratowałeś swoje ego, tak? W ten sposób. No dobrze. Były te przedstawienia kostiumowe, ale w 2006 roku dochodzi do spotkania z reżyserką, z którą zrobisz trzy przedstawienia w Teatrze Narodowym. Podobno trudną we współpracy. Myślę o Maji Kleczewskiej. Zaczęliście od Minotaura w Fedrze. Fedra była przedstawieniem nie klasycznej tragedii Racina, tylko złożone z różnych tekstów przez dramaturga, a twoja postać w ogóle była doklejona, prawda? Jej w ogóle nie było w żadnym chyba tekście. Tak, to było dziecko z niepełnosprawnością, to mówiliśmy o Minotaurze. Minotaur, tak, który tam się, chyba nawet jeśli pamiętam, tekstu nie miałeś, tak? Dobrze pamiętam, czy miałeś jakiś tekst? Nie pamiętasz? Mówiłem Goethego po niemiecku. A, to jednak miałeś. Ale niezrozumiale, żeby nie było dokładnie wiadomo, o co chodzi. Ale pamiętam, że mówiłem tekst Króla Olszyn, dobrze mówię? Król Olch, tak. To była ta rola, potem w kolejnym przedstawieniu, w gigantycznym wysiłku, wielkim zbiorowym wysiłku aktorów Teatru Narodowego, czyli w Maratsadzie, Weissa, grałeś reżysera. I na koniec w tym przedstawieniu, które poszło kilkanaście razy, czyli to był Oresteja, też złożona z różnych tekstów, zdaje się, nie tylko z Aeschylosa. Grałeś tam podwójną postać jednego z Aegistosów. Aegistosa i Apollo. Tak. Natomiast chciałem zapytać o tę współpracę, ponieważ sam przyznałeś w wywiadzie, że zaczęło się od, że miałeś poczucie absolutnej klęski przy tym Minotaurze i przy tej Fedrze. Z jednej strony zawsze takie rzeczy są ciekawe, kiedy aktor się przyznaje otwarcie do swojej porażki. No, a to jest jedna moja ciekawość, a druga ciekawość wiąże się z tym, że mimo takiej porażki ona cię wzięła do kolejnych przedstawień. Nie wiem, więc może jakaś chemia była między wami. Była chemia, to była bardzo trudna chemia. To był toksyczny związek. Szorstka można przyjaźń. By nazwać toksycznym związkiem. Zaczęło się od mojej próby, od poznania Mai i ja siebie Mai zaproponowałem. To było doświadczenie pracy nad takim, właściwie należało powiedzieć, pornograficznym tekstem Pawła Sali i Figenia, moja siostra, który ten spektakl widziała Maja Kleczewska. Aha, no tak. I mówiąc... No goli tam na scenie biegaliście z Aleksandrą Bożek, tak, mówiąc najkrócej. Tak, było po bandzie. W wielu momentach było po bandzie. W ogóle z traktowaniem tematu, z traktowaniem siebie na scenie. To było gdzieś, nawet mieliśmy taką chęć, żeby to było... Zimą w nieogrzanej M25. Tak, to było wprost performatywne. Nawet się spodziewałem, że myśmy się po tym asegurowali, ale w związku z tym, że graliśmy w przestrzeni, gdzie było 5 stopni prawdopodobnie, to już był performance naprawdę. Co się działo z naszymi ciałami, to już był performance. To było czasem nawet katowanie własnego ciała. Bardzo chciałem, w związku z moimi klasycznymi, powiedzmy, doświadczeniami teatralnymi, czy tymi związanymi stricte takimi, no, nie wiem jak to nazwać, w teatrze, który się porusza w ramach bezpiecznych narzędzi, miałem poczucie, że brakuje mi zmierzenia się z samym sobą.
i spotkania się z Majką, miałem takie wrażenie, że ona mi zaproponuje coś, co właśnie mnie połamie. Sam tego chciałem. I dlatego nazwałem to porażką, prawdopodobnie, możliwe, że tak to nazwałem, ale dlatego, że nasze spotkanie się nie zrealizowało, to znaczy myśmy się nie dogadali, że tam nie było porozumienia między mną a Mają. Czasem tak jest. Nie tylko to jest związane z tym, że czy się lubimy, czy się nie lubimy, tylko po prostu czasami nie ma chemii. Po prostu ludzie nie potrafią się porozumieć, ale też to bardzo często wynika z tego, że oczekiwania nie są zaspokojone. I wydaje się, że to nasze spotkanie polegało na tym, że moje oczekiwania wobec jej nie zrealizowały i również jej oczekiwania wobec mnie. Ale teraz z perspektywy czasu, im więcej lat mija, tym bardziej sobie zdaję sprawę, że te doświadczenia, te najtrudniejsze, najbardziej mnie budowały. I że one w większości były właśnie na granicy teatru przemocowego. To znaczy ja musiałem siebie łamać. Nawet jeżeli tam nie było woli łamania mnie, bo były takie momenty, kiedy kompletnie sobie odpuszczaliśmy i w ogóle siebie nie widzieliśmy w pracy. Tak po prostu. Obrażaliśmy się, powiedzmy, na siebie, to jestem przekonany, jedna i druga strona dążyła do tego, żeby to dzieło powstało, żeby spektakl powstał, żebyśmy jednak jakiś rodzaj satysfakcji uzyskali. I ja też na sobie tą pracę wykonywałem i łamałem się. I w tej pracy... Daj przykład takiego łamania, bo mówisz cały czas o łamaniu. Co konkretnie? Jaki rodzaj upokorzenia czy poniżenia, który miał ci sprawić, że powstanie coś ważnego artystycznie? Tej pracy z Kleczewskim. To były rzeczy, które były związane z emocjami najczęściej, albo z uczuciami. Manipulowanie? To były rzeczy bardziej związane z tematem, który poruszaliśmy i ja nie chciałem iść dalej, nie chciałem wejść głębiej, Obnażyć się psychicznie, to o to chodzi? Obnażyć nie tylko psychicznie, ale też fizycznie, ale w związku też z tym tematem. Temat zaczął mnie też przerażać. Wiedziałem, że warto byłoby, były przeczucia, bo my dążymy do tego rodzaju łamania siebie, żeby tam zajrzeć jeszcze głębiej. Pamiętam, wtedy sobie tłumaczyłem to tym, że nie mam przy sobie kogoś, z kim czułbym się bezpiecznie, idąc tam jeszcze głębiej. I wtedy następowało to wycofanie i wtedy prawdopodobnie w związku z tym pojawiała się ta przestrzeń niespełnienia, niedogadania się, no i poczucia porażki. Ale z premedytacją wszedłem w drugą produkcję Mai i... Zagrałeś reżysera. Rzeczywiście, tak. Z satysfakcją. Natomiast przy tej drugiej produkcji Kleczewska korzystała z metody, z ustawień hellingerowskich, prawda? Z metody, która jest dosyć, bym powiedział, przez niektórych psychoterapeutów traktowana jako szamaństwo, szarlatanerię. Tak, herezja. No i właśnie chciałam się dowiedzieć, jak ty odebrałeś to, znaczy korzystanie z tej metody. Czy dla ciebie było otwierające w tej pracy, czy też to jest bardzo ciekawe doświadczenie z tymi ustawieniami hellingerowskimi, ale w ogóle ciekawe doświadczenie dla mnie w związku z tematem, który dzisiaj już poruszaliśmy z przemocowością. To znaczy moment, w którym my sobie stawiamy granice w sztuce, w działaniu, jest tym momentem, w którym mam takie poczucie, albo właściwie pewność, że przestajemy być twórczy, że jak nie ma tej gotowości, to ten hamulec, albo nawet wsteczny, bardzo często zarzucany, jest właściwie, jest tym momentem, w którym tworzy się pustka, coś, co nie może w związku z tym w pełni zainteresować widza, albo tracimy perspektywę tego czegoś, co mogłoby być zadziwiające. Co mogło być dodatkowym przeżyciem dla widza, ale też dla nas. I pamiętam moje duże opory w związku z tymi ustawieniami. I pamiętam ten moment, w którym odpuściłem, kiedy to było zaopiekowane, ponieważ mieliśmy ze sobą prowadzącego, tę zewnętrzną osobę, która prowadziła tak zwane, to były otwarte ustawienia. Znaczy nazywaliśmy sobie tą rzeczywistość i ustawienia dotyczyły rodziny
tej mitologicznej rodziny, tej związanej z dramatem. I pamiętam też ustawialiśmy... To była przy Orestei czy przy Maratsadzie? Przy Orestei. Okay. I moment, w którym, pamiętam moment, w którym te wszystkie bloki się odpuściło, powiedziało się tak, dobra, Przemek, jesteś w środku tego ustawienia, zobacz, co się dzieje. Z otwartą głową i sercem zobacz, co się dzieje. I pamiętam ten moment, w którym nagle pojawiła się gotowość na zrobienie wszystkiego. To znaczy nie musiałem siebie do niczego przekonywać, ani pokonywać żadnych barier. I wytworzyła się taka gotowość do pracy, uważność na partnerów i bycie w pełni w środku tej sytuacji, do której, i pamiętam, to wywarło na mnie tak duże, głębokie wrażenie, że do tej pory tęsknię za tą gotowością, kiedy wchodzę na scenę. Marzę o tym, żeby być tak gotowy, jak wtedy byłem do realizowania zadania na scenie. Za gotowością tęsknisz, ale za ustawieniami Hillingrowskimi niekoniecznie. Nie, ale to doświadczenie, cieszę się, że doświadczyłem tego, ponieważ to też był jakiś kamyczek do tego woreczka z doświadczeniami i to jakoś też potem bardzo często do tego wracałem, chcąc zrezygnować z tych utartych już, rozpoznanych ścieżek dojścia tego momentu, którzy Państwo już to oglądacie z drugiej strony, kiedy aktor wchodzi na scenę i ma być już w pełni tu i teraz, w rzeczywistości spektaklu i być tym człowiekiem. Zmieniamy w takim razie radykalnie reżysera i miasto też, przenosimy się do Lublina. Poproszę o drugi fragment filmowy. Jest to Mistrz i Małgorzata w reżyserii Artura Tyszkiewicza według Buchakowa, Przemysław Stipa w roli Wolanda. Wszystkiego mogłem się spodziewać, ale nie ciebie. Co cię sprowadza, nieproszony gościu? Przybyłem do ciebie, duchu zła i władcu cieni. Skoro do mnie przybyłeś, to dlaczego mnie nie pozdrowiłeś, były poborco podatków? Bo nie życzę ci dobrze. Wcale nie chcę, aby ci się dobrze wiodło. Będziesz musiał się z tym pogodzić. Zaledwie się zjawiłeś, a już palnąłeś głupstwo. Wiesz, na czym ono polega? Na intonacji twojego głosu. To, co powiedziałeś, powiedziałeś w sposób zdający się świadczyć, że nie uznajesz cieni ani zła. Bądź tak uprzejmy i spróbuj przemyśleć. Następujący problem. Na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło? I jak by wyglądała ziemia, gdyby zniknęły z niej wszystkie cienie? A przecież cienie rzucają przedmioty i ludzie. Ale są też cienie drzew i cienie istot żywych. A może chcesz złupić całą kulę ziemską, usuwając z niej wszystkie cienie i wszystko, co żyje, albowiem masz taką fantazję. A żeby napawać się niezmąconą światłością. Nie zamierzam z tobą dyskutować, stary sofisto. Jesteś głupi. Jesteś głupi. I nie możesz ze mną dyskutować z powodu, o którym ci przed chwilą wspomniałem, albowiem jesteś głupi. Mów prędko, po coś tu przyszedł, nie zawracaj mi głowy. On mnie przysyła. A cóż polecił ci przekazać, niewolniku? Nie jestem niewolnikiem. Jestem jego uczniem. Widzisz? Jak zwykle mówimy różnymi językami, ale rzeczy, o których rozmawiamy, nie ulegają od tego zmianie, prawda? On przeczytał utwór mistrza i prosi cię, abyś zabrał mistrza do siebie i w nagrodę obdarzył go spokojem. Czy trudno ci to uczynić, duchu zła? Nic nie jest dla mnie trudne i ty dobrze o tym wiesz. A powiedz, dlaczego nie zabierzecie go do siebie w światłość?
O, to są właśnie Czas odnaleziony, debiut. A to było przedstawienie zrealizowane ponad 10 lat po debiucie. A więcej chyba nawet, 2014. W 2008 roku, tak idąc chronologicznie, przedstawienie reżyserował Artur Tyszkiewicz. Rozpocząłeś współpracę najbardziej twórczą, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę, znaczy na pewno jeśli chodzi o liczbę przedstawień zrobionych wspólnie z jednym reżyserem, czyli z Arturem Tyszkiewiczem. Zaczęliście od Mroku w Teatrze Narodowym, gdzie grałeś taką postać, to była taka historia współczesnego Hioba, a ty grałeś postać takiego, może nie diabła, ale takiego małego biesa na pewno. Takie alter ego głównego bohatera. Tak. Ale to ciemne. Mrok właśnie. Mrok. Grałeś ten mrok. I jest ciekawe, że Artur Tyszkiewicz w ogóle widzicie. Dostrzegł to była rola tytułowa. Tak. Natomiast ciekawe jest, że Artur Tyszkiewicz dostrzegł w tobie ten mrok. Potem był fantastyczne, pamiętam, zobaczyłem, to była fantastyczna rola w Balladynie, czyli Filon, poeta Filon, który był wzorowany na subkulturze emo. Taki, jeżeli państwo kojarzą, to już właściwie nie wiem, czy ta subkultura jeszcze funkcjonuje w tej chwili. Kiedyś była popularna te ponad 10 lat temu, prawda? Takie ciemne, wychudzone dzieci, bardzo ciemne, chyba w glanach, prawda? Natomiast tak, to był ten poeta Filon. Potem był szekspirowski Puk, też w Lublinie, który był daleki od psotnego duszka. Był między szarlatanem jakimś, a Arlekinem trochę, ale blisko było mu do szarlatana. No i wreszcie ten diaboliczny Volant, którego czynienie zła jest właściwie dziełem sztuki. To jest taki diabeł dżentelmen, którego żeśmy tu widzieli. I tak, jest ciekawy jest ten, tak właśnie mówię, wątek, czy to, co odkrył w tobie Tyszkiewicz, czyli nie chcę powiedzieć, że predylektor jest do zagrania wszystkiego, ale żeby właśnie ciebie prowadzić w tę stronę ciemności, ciemnych ról. Ale może zanim zadam pytanie, chociaż jeszcze nie zadałem, to wysłuchajmy, co o tym wszystkim mówi, o tych rolach, które wymieniłem, mówi sam reżyser, czyli Artur Tyszkiewicz. Poproszę o nagranie numer 3. No pomysł na takiego akurat Filona był skrojony, co tu dużo kryć, na Przemka dokładnie, czyli taką inspiracją do tego, jak ten Filon, kim ten Filon ma być, była sama energia, postać Przemka, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, zawsze akurat takie było założenie przy tej realizacji Balladyny, żeby szukać takich współczesnych odpowiedników tych postaci, po to, żeby ten dramat Słowackiego no jakby przełożyć na współczesność, ale w zasadzie wytłumaczyć na współczesność. Więc miałem takie poczucie, że ten Filon zapisany przez Słowackiego i realizowany przez Przemka będzie najbliższy takiej subkulturze emo, no, która w tamtych czasach, kiedy robiliśmy Balladynę, była dosyć popularna. No, jeśli chodzi o Sen nocy letniej, to nigdy nie ukrywałem, że ta interpretacja była konsekwencją lektury Jana Kota i tego, co on o Śnie nocy letniej pisał, o Puku, o Oberonie, o jego dworze szczególnie, dlatego to w myśl sugestii Jana Kota to byli ludzie starsi aktorzy, emerytowani. No i ta interpretacja Puka również z tego wynikała. To znaczy nigdy nie miałem takiego poczucia, że to jest leśny stworek wyprawiający jakieś harce po lesie. Nie, to jest postać demoniczna, tak samo jak demoniczny jest Oberon. A może nawet w pewnym sensie Puk jest bardziej demoniczny niż Oberon, nawet tak bym powiedział, bo dla Puka czas się zatrzymał, dla Oberona nie, ponieważ obsada była tak skonstruowana, że Przemek jako młody człowiek grał Puka, natomiast i Oberon, i Tytania, i cały dwór to byli emerytowani aktorzy. W związku z tym to dawało jasny sygnał,
że nawet Oberon i Tytania są poddani presji czasu, ale nie pułk, co czyniło go postacią niezwykłą i jeszcze bardziej tajemniczą. To jest tak, że razem z Przemkiem przeżywaliśmy pewną przygodę teatralną w pewnych odstępach czasu. Czyli spotykaliśmy się wielokrotnie i tak naprawdę ja dojrzewałem jako reżyser, Przemek dojrzewał jako aktor i to była taka relacja wzajemna. Jeśli chodzi o Wolanda w Mistrzu i Małgorzacie, to była tak naprawdę suma wszystkich jego ról, które robiliśmy wspólnie. Bo ja bym rozpoczął od roli w Mroku, to znaczy pierwszej roli, którą Przemek zagrał w moim spektaklu. I poprzez Mrok, Puka doszliśmy do Mistrza i Małgorzaty i do Wolanda. To było dla mnie oczywiste i naturalne w momencie, kiedy podjąłem decyzję o robieniu Mistrza i Małgorzaty, że Wolandem będzie Przemek. Tym bardziej, że ten Woland też trochę jak Puk był zatrzymany w czasie. Znaczy Przemek ma taką esencję w sobie, taki rodzaj energii scenicznej, która w moim odczuciu zawsze go jakby pozwalała tworzyć postaci niejednoznaczne, to znaczy postaci trochę metafizyczne, postaci poza realnym porządkiem istnienia. I ten Woland, który w tradycji grania, przynajmniej w Polsce, był zawsze starszym człowiekiem, czy człowiekiem dojrzałym, tutaj po raz kolejny pojawił się starzec, mędrzec w ciele młodzieńca. I to też mnie intrygowało. I myślę, że to też była, odpowiadając na to pytanie, ta droga do Wolanda prowadziła przez poprzednie role. O, tak bym to określił. I bez tych poprzednich ról podejrzewam, że ani u Przemka Woland by się nie urodził, ani w mojej głowie, myśląc o Mistrzu i Małgorzacie. Ja w ogóle sądzę, że zdarzają się takie przypadki, nieczęsto, ale się zdarzają, kiedy reżyser spotyka swojego aktora, aktor spotyka swojego reżysera i ta możliwość wzajemnej pracy na przestrzeni lat jest niezwykle cenna, bo tak jak mówię, obaj zaczynają dojrzewać w tej wspólnej pracy i te spotkania za każdym razem są cenne i jakby nie jest potrzebny taki okres dogadywania się, rozpoznawania, tylko my już coś o sobie wiemy, coś razem przeżyliśmy artystycznie i możemy iść dalej. No, także to jest niesłychanie cenne, no i mam nadzieję, że jeszcze z Przemkiem się spotkamy. Już myślałem, że tego nie powie. No właśnie, czy zgodzisz się, że nie byłoby Wolanda bez Puka? Nie byłoby. To jest wyjątkowe szczęście, albo tak po prostu miało być, że wspólnie z Arturem tę drogę przebyliśmy. Od, zdawało się wtedy, niezobowiązującego spotkania w Teatrze Narodowym, przy Mroku, próby odbywały się we foyer, bo nie było miejsca na próbowanie tego tytułu. To był swego rodzaju warsztat na samym początku i potem powstał z tego niezwykły, naskórkowy spektakl, który potem żył jeszcze lata, potem jak już zszedł z afisza. I na szczęście mieliśmy... Sfilmowany został. Został sfilmowany na potrzeby teatru, telewizji. Myślę, że to bardzo udane przeniesienie. Odżyły wtedy te adresy i dołożyliśmy coś nowego. To była niezwykła przygoda. I ta nasza wspólna ścieżka, głównie lubelska, i to też jest niezwykle cenne, że mogłem uciec na chwilę. Albo na prowincję. Najlepiej rozumianą prowincję. To była bardzo zdrowa ucieczka, bardzo cenna, do której wciąż tęsknię. Wiem, że to już Nie można do tego wrócić, ale to doświadczenie na tyle się odcisnęło w moim życiu, że wciąż z tego korzystam. Myślę, że wiele lat jeszcze będę korzystał i ten adres lubelski będzie takim jednym z najistotniejszych w ogóle w moim życiu, bo tam nie tylko właśnie, bo to przecież nie tylko role,
Bo spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o rolach, o tym, co się zagrało, czy się lepiej, czy się gorzej zagrało, co przychodzi do historii. Bo właśnie oglądałem Artura, a tam za nim te tuzy, ci wielcy na tych zdjęciach i trochę się poczułem absurdalnie, że to jakoś, że te rzeczywistości jakoś się wciąż nie składają, bo ja wciąż jeszcze, mam nadzieję, że tak pozostanę, jestem w doświadczaniu, ale doświadczaniu tym takim w ramach spotkań, tego, że te spotkania, jeżeli były szczęśliwe i powstało z tego coś wartościowego, to one jakoś cudownie dopełniają życie po prostu. Mam poczucie, że to uprawianie tego, przepraszam, głupiego zawodu ma sens. I ta nasza wspólna ścieżka, tak jak pięknie to Artur nazwał, dojrzewania jakiegoś, bo jakoś też w podobnym momencie spotkaliśmy się z Arturem, to rzeczywiście pod tym względem też wyjątkowe spotkanie i też mam nadzieję, że w którymś momencie będziemy gotowi, żeby z naszymi nowymi doświadczeniami po swego rodzaju rozstaniu kilkuletnim, żebyśmy mogli w którymś momencie wrócić i skorzystać z tego, co wspólnie razem wcześniej przeżyliśmy. W tej krótkiej historii warszawskiej i dłuższej lubelskiej, tam gdzie można było, i tu też widzę znajome twarze z Lublina i to mnie niezwykle wzrusza i buduje, że ten adres lubelski wciąż jest żywy i że macie ochotę, drodzy Państwo, wciąż podążać i wciąż się spotykać i gdzieś tam czasem też wspominać albo śledzić to, co się dzieje ze mną w związku z naszymi wspólnymi przecież doświadczeniami lubelskimi, bo to, co daje prowincja, ta cudowna prowincja, to daje możliwość spotkania się, skonfrontowania się z widzem, czego w ogóle nie ma w Warszawie. Ja pamiętam całe lata, ja myślałem, że tak to wygląda, że teatr, że już mi się wydawało, że teatr na tym polega, że ja idę do teatru, wchodzę tym wejściem dla artystów, tym administracyjnym, że się przebieram, wchodzę na scenę, gram, jestem oklaskiwany, idę do domu i tyle. No, i pusto. Ktoś może czeka po autografy tam przy wyjściu. Mówię, tak, ale ten przebieg właśnie, ten przebieg warszawski jest bardzo często taki, że jest mnóstwo takich widzów, którzy po prostu są zbieraczami autografów i tam ta wymiana w ogóle... Sprzedają je na Allegro potem. Tak, sprzedają na Allegro, pamiętam, najwyższa cena, już potem nie śledziłem, bo też w żartach koledzy mi wysyłali linki. Byłem wyceniany na 11 zł parę lat temu. Ile? Na 11 zł. To też było wzruszające. Myślałem, jeszcze parę lat może się uda podbić tę cenę. I patrzyłem, ile tych zdjęć jeszcze mam z tego okresu. Rzeczywiście jesteś jeszcze w tym doświadczeniu. Tak, ale myślałem, że na tym już się to kończy, że już dalej, że już że ta wymiana na tym się w tym momencie się kończy, kiedy schodzę ze sceny i znowu wychodzę tym wyjściem w tym wypadku już dla administracyjnym, wsiadam do samochodu. Rutyna, tak? Rutyna jakaś? Że jakaś rutyna właśnie, że jakiś taki też, że jakiś taki bezcelowość, jakiś, że to zaczyna być, i tu się przestraszyłem, że takie zawodowe to zaczyna być, w sensie, że wykonuję zawód. To jest w wielu aspektach zdrowe. Należy to traktować, bo to jest zawodem i należy to traktować jako zawód, ale my wszyscy idziemy do tego zawodu po to, żeby więcej przeżyć. Żeby jednak, to teraz znowu takie górnolotne słowa, żeby jednak przejrzeć się w oczach widzów i to, co dał mi Lublin właśnie, bo ten Lublin też jest takim zupełnie, wydaje się, wyjątkowym miastem, bo też tam spotykałem wielu innych kolegów, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach z innych miast, że w Lublinie do teatru chodzi się jak do swojego teatru. To jest teatr lubelskiej publiczności, że to nie jest instytucja kultury, która zapełnia repertuar i daje kolejne premiery i na premierach pojawia się establishment lubelski, a potem po prostu widzowie kupują bilety i tyle, tylko że tam jest niezwykła wymiana. Ja pamiętam tą energię, która towarzyszyła w premierze Snu nocy letniej, ponieważ to była premiera, pierwsza premiera, pierwsza decyzja repertuarowa naszego dyrektora. Tak się mówiło o Arturze Dyszkiewiczu, naszego dyrektora. I widzowie, którzy stali we foyer i czekali na aktorów, i pamiętam, to wyglądało jak zaaranżowane, ale ja się spóźniłem, ponieważ musiałem pójść do pokoju hotelowego, którym jest w teatrze na 4. piętrze, zrzucić te wszystkie emocje, zrzucić to doświadczenie i wziąć po prostu prysznic i ochłonąć,
założyć coś przyzwoitego i nieprzepoconego, ponieważ nam się bardzo intensywnie pracowało, było gorąco. W którymś momencie już wydawało się, że będę potrzebował fizjoterapeuty. Tak dobrze ta praca szła i ze szkodą, z kosztami też fizycznymi. I pomyliłem, jeszcze się nie rozpoznałem w architekturze teatru i pomyliłem zejścia i pojawiłem się na szczycie tych rewiowych schodów na foyer i zostałem zauważony przez publiczność, która już czekała na foyer i słuchała przemówień dyrektorów i gości. Chyba wtedy jeszcze były przemówienia dyrektorskie. I powitano mnie oklaskami i to mnie zdjęło zupełnie. Znaczy, tego rodzaju, ja się nigdy wcześniej ani później z tego rodzaju przyjęciem się nie spotkałem. Mało tego, kiedy przyjechałem do Lublina i były próby, ja już byłem witany przez widzów Teatru Lubelskiego pod teatrem albo na ulicy. Oni już wiedzieli, że ja próbuję w teatrze. Ja już byłem ich i byłem ich gościem. Gościem w ich teatrze. I oni wiedzieli, że już się przygotowuje, że pracujemy nad Snem nocy letniej i ci widzowie czekali na tą premierę. I to wydaje się coś to jest naturalne. Po to w ogóle te przecież instytucje powstały. Po to w ogóle my to wszystko robimy, tylko zdałem sobie w tam sprawę, że gdzieś nawet takie rzeczy jesteśmy w stanie wygubić. I tak jak mówię Państwu, nigdy to wcześniej się nie wydarzyło i nigdy później się to nie wydarzyło. To się nie dzieje w Warszawie, bo to miasto jest pod tym względem bardzo przypadkowe i po prostu usługowe. Również usługowe niestety zbyt często w związku ze sztuką. I mówię tylko, właśnie się rozwinąłem, ale tylko dlatego, że poza niezwykłą przyjemnością pracy z Arturem i tam była ta wolność, którą mógłbym podpisać, która była prawdopodobnie tą wolnością, o której mówiła Agata Kulesza. Ale ja wciąż wiedziałem, że mam zadane ramy i te ramy mi zadawał Artur. I czasem w związku z tym, że coś szło nie tak, albo coś się nie zgadzało, albo było za mało czasu, albo było po prostu nerwowo, mieliśmy gorszy dzień, zdarzały się mniej przyjemne. Ta relacja była mniej przyjemna, że coś nie szło w taki sposób, jak powinno i tam się pojawiało, najdelikatniej mówiąc, zniecierpliwienie. Czasem nawet niechęć wobec siebie. Ale te ramy tej wolności były zadane. To, co akurat jest związane z tą wolnością i to najlepiej to wydaje mi się to zobrazuje, to kiedy już dobijaliśmy do brzegu, czyli do premiery, i nie wiedzieliśmy jak, zresztą to też ciekawe, że to samo, czy jest jakiś, pewnie w podobny sposób za każdym razem Artur pracuje, że ten koniec się rodzi rzeczywiście na samym końcu, że mimo założeń, gotowości do pracy, że on się tam jeszcze zmienia, że w związku z naszymi doświadczeniami, z naszą drogą coś jeszcze trzeba dodać albo w ogóle przebudować, zweryfikować cały finał. Pamiętam, że nawet choreograf Maćko Prusak, fantastyczny facet, z którym współpracowaliśmy, to była bardzo intensywna też fizyczna, choreograficzna praca. Mówi, ale słuchaj, ale to w ogóle się nie zgadza, to jest bez sensu, mówisz Przemek, ten monolog. W ogóle to jest, nie mamy końca, finału nie ma. Tyle tam się narobiliście, tyle tam się dzieje, a finału wciąż nie ma. I pamiętam wtedy Artura, daj spokój, Przemek wie jak... Przemek będzie wiedział, jak to powiedzieć. I mnie to zdjęło. Pamiętam, jak to? Zradność reżyserska. Ty jesteś reżyserem. Ty jesteś reżyserem. Taka myśl się urodziła. Ty jesteś reżyserem, ty masz mi powiedzieć, jak to ma się skończyć. Ja nie chcę brać odpowiedzialności za cały spektakl, ale w tego rodzaju otwarte drzwi, w taki sposób otwarte drzwi, tego rodzaju zaufanie, jestem przekonany, że że to było powiedziane z premedytacją i tam była... Był znak zapytania, czy czasami nie robi sobie krzywdy. Tak sobie myślę, że mógł sobie pomyśleć Artur, czy to się uda, czy to się zrealizuje. Ale to jest ta przestrzeń wolności, w którą pamiętam wleciałem skrzydłami i skorzystałem w pełni i rzeczywiście ten finał był nie tylko dla mnie przejmujący, ale zdaje się też, że był takim, no, pięknie zamknął tą całą naszą historię i ten spektakl, że to się skończyło z przeżyciem. To teraz wróćmy do Warszawy, znowu z Lublina i do przeżyć w Twoim teatrze, do
chyba jednej z najważniejszych, jeżeli najważniejszej z dotychczasowych twoich ról. Myślę, że dużo krwi ta rola cię kosztowała. Myślę o zbójcach i o Franciszku Morze. Friedricha Schillera w reżyserii Michała Zadary. Poproszę o czwarty fragment filmowy. Ziemio, oddaj swoich umarłych. Oddaj swoich umarłych morze. I nagle nagie pola zaczęły się rozpadać i wyrzucać czaszki, biodra, kolenie, szczęki. One składały się w ludzkie ciała i przed gubiącym się wzrokiem pędziły burzą żyjącą. Podniosłem oczy i patrzę. Stoję u stóp piorunnego syna. Nade mną tłumy, pode mną tłumy, a na szczycie wzgórza, na trzech dymiących tronach, trzej mężowie, przed których spojrzeniem uciekały wszelkie stworzenia. To żywy obraz sądu ostatecznego. Nieprawdaż, szalony syn? Wtedy wystąpił pierwszy, z twarzą jak noc gwiaździsta. W ręku trzymał żelazny sygnet, a trzymał go między wschodem a zachodem i mówił: jedna, nieumylna, święta, sprawiedliwa. Jedna jest tylko prawda, jedna tylko cnota. Biada, biada, biada wątpiącemu robakowi. I wtedy wystąpił drugi. Ten trzymał w ręku lśniące zwierciadło, a trzymał je między wschodem a zachodem i mówił: oto zwierciadło prawdy. Nie wytrzyma go ani fałsz, ani twarz udana. I strach ogarnął mnie i lud cały. Bośmy widzieli tam twarze węże, lamparcie, tygrysie. One wyzierały z tego straszliwego zwierciadła. I wtedy wystąpił trzeci. Ten trzymał w ręku miedzianą wagę, a trzymał ją między wschodem a zachodem i mówił: przystąpcie, synowie Adama. Ja ważę myśli na szali mojego gniewu, a czyny wasze ciężarami mojej wściekłości. Boże, zmiłuj się nade mną. Jak śnieg pobieleli wszyscy. Przy strachem oczekiwania uderzyły piersi. Nagle zdało mi się, jakobym hukiem piorunów usłyszał wymówione imię moje. I w tym samym czasie waga zabrzęczała. Gromem ozwała się opoka. I przeciągały godziny, jedna po drugiej z lewej strony obok wagi. I jedna po drugiej rzucały do niej grzechy śmiertelne. Przebacz mu, Boże. Właśnie nie przebaczał. Szala grzechu kołysała się wysoko, a druga, pełna krwi odkupienia, trzymała ją tam wysoko w powietrzu. I wtedy przyszedł starzec, strasznym strapieniem schylony, z ręką pokąsaną od głodu straszliwego. Wszystkich oczy odwróciły się od niego z przestrachem. A wiesz, że ja go poznałem? Miał pukiel siwych włosów swoich. Wrzucił go do szali grzechu i patrz. Upadła. Upadła w głąb przepaści. A szala odkupienia kołysała się wysoko. I wtedy zdało mi się, jakobym usłyszał głos wychodzący ze skały. Przebaczenie. Przebaczenie. Wszelkiemu grzesznikowi ziemi i przepaści. Ty, jeden, potępiony. Tak, niesamowite to zderzenie jest monologu z tym gotowaniem tej zupki z mikrofali. To nam zrobiło też scenę. Tak, po prostu. To zrobiło scenę. Bezkosztowo. No trzeba było sprowadzić tę kuchenkę. Mikrofalówkę wprowadzić na scenę. Natomiast tak, ale ten twój Franciszek Mor nie z tego powodu był takim surogatem współczesności. Był w takiej powierzchownej, zaznaczam powierzchownej pierwszej na pewno lekturze dramatu, jest to postać z rysami jednak diabolicznymi wcielenie zła, a on tutaj jest zdecydowanie bardziej zróżnicowany i nie jest diabolicznym, jest bardziej, nawet on powiedział, niestabilny, czy emocjonalnie, czy uczuciowo, nie wiem jak to określić, ale na pewno niestabilny jest dobrym słowem. On jest człowiekiem z niepełnosprawnością. Okay. Szeroko pojętą niepełnosprawnością. Okay. To jest jedna z mm-hmm. takich postaci mm-hmm. hamletycznych. W ogóle to jest kolejne jakieś szczęście zawodowe. Nie, żeby nie wyszło, że jestem tym szczęściarzem zawodowym, bo nie jestem, bo jest wiele niespełnień, ale to mówisz dyrektorowi. Udało się dotknąć dzięki tym spotkaniom i pracy. Jest taka ścieżka diaboliczna, jest ścieżka hamletyczna.
I te ścieżki się oczywiście uzupełniają, wiążą się ze sobą. I jedną z tych postaci właśnie jest Franciszek Mohr. I to jest postać z kultury niemieckiej. Tam ten Franciszek jest traktowany jako taki nasz, no to jest tego rodzaju postać, co Gustav Konrad dla nas. Co Kordian, tego rodzaju postać. To są oczywiście postaci romantyczne. Ten romantyzm oczywiście to jest... Mamy rok romantyzmu. Rok romantyzmu, ale to jest ten romantyzm, ten bliższy człowiekowi niemiecki. To jest rozmowa o mechanizmach świata w tym takim mikrospektrum związanym z człowiekiem, z przeżyciami bliższymi życiu po prostu. I to jest ten Franciszek. Ten Franciszek, ja pamiętam, mnie zaskoczyła ta propozycja Michała, ale też bardzo lubię jego propozycje, bo one zawsze jakoś są pod prąd, zawsze są jakieś nie wprost, nieewidentne. To jest człowiek z garbem. Tam jest jakaś niepełnosprawność, jakiś defekt fizyczny jest zapisany w ciele tego człowieka. I to jest jakieś odzwierciedlenie jego defektu również psychologicznego, że to połamanie jego ciała jest odzwierciedleniem tego, co w nim siedzi po ludzku po prostu, w duszy. I nagle trzeba było ten defekt, i to było wspaniałe zadanie aktorskie, ten defekt skonstruować w tym człowieku, który tam się pojawił. Defektu nie widać fizycznego. Trzeba było wszystko zrobić, żeby skupić się na defekcie psychicznym, na tej niejednoznaczności, na tym połamaniu wewnętrznym, na tym rozerwaniu wewnętrznym. I to była niezwykła praca, bardzo intensywna. Świetne doświadczenie zawodowe. To teraz posłuchajmy, co o tym doświadczeniu mówi sam reżyser. Mówi o tym i równocześnie o kolejnej waszej współpracy przy śnie nietoperza. Zemście nietoperza, oczywiście. Ale śnijmy, bo to wszystko wokół snu, rzeczywiście. Tak, tak. Jeśli chodzi o tego Franca ze Zbójców, to było tak, że trzeba było przeciwstawić dwóch gości, no żeby ci bracia byli różni. Więc chodziło o to, żeby znaleźć jakiegoś poważnego, ciemnego. Czy tak sobie to wymyśliliśmy, gdy rozmawialiśmy z dyrekcją, bo obsada nigdy nie jest prostą rzeczą. To nie jest tak, że reżyser ma genialny pomysł, tylko to jest zawsze długą rozmową, skomplikowaną i trudną z dyrekcją. Więc jak rozmawialiśmy wtedy o tym, to w pewnym momencie tak zobaczyłem taką możliwość, że jest możliwy niezwykle utalentowany, poważny, zdeterminowany Paweł Paprocki jako, i teraz się obnażyło, że zapomniałem, jak się nazywa, główny bohater Zbójców. W każdym razie ten brat, który zakłada bandę Zbójców, jest, można powiedzieć, głównym złoczyńcą w sztuce, ale też głównym bohaterem. I przeciwstawiony jemu taki David Bowie. Taki pan seksualny, dziki, zróżnicowany, fluid, byśmy powiedzieli po angielsku. No i to najbardziej był Przemek Stipak. U Schillera jest bardzo skomplikowany świat moralny pokazany. To znaczy właśnie chciałoby się, żeby jeden brat był dobry, a drugi zły. A tak zupełnie nie jest i na tym polega siła tej sztuki. Dlatego to jest arcydzieło Schillera, a nie dzieło gorszego autora, gdzie właśnie byłby dobry brat i zły brat. Ten, który jest najgorszy, to jest pewnie główny bohater, który zakłada bandę zbójców i zabija w swojej karierze jakieś 700 osób. Franciszek, Franz, którego grał Przemek, jest też bardzo złym człowiekiem. Jest bardzo, bardzo złym człowiekiem, bo na początku wysyła ten taki list kłamliwy, który skłóca ojca z jego bratem. Więc myślę, że to, że ten Franz nie był jednoznacznie zły, to wynika z czytania, jak wszystko
w moich spektaklach wynika po prostu z tego, że przeczytaliśmy razem z Przemkiem, co było przyjemnością oczywiście, przeczytaliśmy dramat. Doszliśmy do tej interpretacji roli, do tego performansu, no po prostu poprzez pójście za okazjami, które nam daje ten tekst. No ten on jest ofiarą, on jest straszną ofiarą złego ojca, który zawsze jednego brata lubił, a drugiego brata nie lubił, uważał tego drugiego brata za kretyna, idiotę. Więc ten młodszy brat chciał się stać taki jak ten jego starszy, ale też zniszczyć tego starszego, co mu się też udaje. Wszyscy są zbójcami. Na tym polega genialność tego dramatu, że każda z osób, każdy z bohaterów jest męskich bohaterów, jest zbójcą. Każdy jest zły, ojciec jest zły i bracia oboje też są źli. I świat jest też zły, który oni zastają. Buntują się przeciwko temu światu. Książę Orlowski. To było coś takiego, że oczywiście, że to jest rola dla Przemka. Oczywiście, że on właściwie musi tylko przyjść, nauczyć się tekstu i piosenek i będzie wiedział, co ma robić. I tak jest. Ale że on jest bardzo smutny, nic go już nie cieszy i dlatego urządza te imprezy. Żeby znaleźć coś, co by go cieszyło. I teraz jak się to wystawia, i teraz już to graliśmy na wiosnę chyba dwa razy w trakcie wojny, to oczywiście jak wyobrazimy sobie tą figurę rosyjskiego księcia w Warszawie podczas wojny, i że on jest potwornie smutny, że on widzi, że jego życie kompletnie nie ma sensu, to jest tam jakby ta możliwość, i tak też to Przemek przedstawia dalej, jest tam taka możliwość, że jest to jakby współczesne, że jest to człowiek, który jest jak najbardziej uwikłany, powiedzmy, w... No bo każdy Rosjanin, który się nie buntuje, jest uwikłany w ten system przemocy państwowej, jaką zbudował Putin, albo zbudowali razem w ostatnich 30 latach wszyscy ci ludzie, którzy mają władzę. Ale że z jakiegoś powodu właśnie wyjeżdża z tej, tak ja sobie to teraz wyobrażam, wyjeżdża z tej Rosji, jest w tej Warszawie, ale jest tak przeraźliwie smutny, bo widzi, że całe to jego życie było oparte na kłamstwie. No dzięki temu ta rola ma głębię i ona ma tą głębię w librecie, natomiast oczywiście jak się to wystawia w operze, no to nie ma szans na taką głębię, więc wydaje mi się, że jest to coś wyjątkowego, co razem z Przemkiem udało nam się wnieść do tej zemsty nietoperza. Że jak się zaczęło teraz na wiosnę rozliczanie i słuszne rozliczanie reżyserów za akty przemocy, to i też napisałem na ten temat tekst, to zanim opublikowałem ten tekst, wolałem jednak sprawdzić, czy mam czyste konto, czy za chwilę nikt nie zaraz nie zadzwoni, czy ogłosi publicznie, że to ja też tak przecież się mądrzę tu o przemocy w teatrze, ale sam jestem winny. Zadzwoniłem do Przemka, bo kiedyś na próbie do Zemsty nietoperza, kiedy już wszystkim ogłosiłem bardzo jasno, że już nie pracujemy ze scenariuszami na scenie, ponieważ to wygląda jak rekwizyt i wszystkich myli, więc wolę, żeby nie pamiętali tekstu, niż żeby grali, ćwiczyli ze scenariuszem w ręku. Przemek grał ze scenariuszem w ręku i jeszcze się wygłupiał. I wtedy w zupełnej bezradności wziąłem ten scenariusz i wyrzuciłem na korytarz. Więc czego się teraz publicznie spowiadam, ale też potem zadzwoniłem do Przemka i go się zapytałem, czy uznał to jako akt przekroczenia i przemocy. Uznał, że to nie było ważne ani specjalnie traumatyzujące dla niego, i B, że mnie absolutnie wybacza. Więc w tym sensie chyba mogę teraz oficjalnie mówić o tej przemocy od reżyserskiej, za którą wszystkich publicznie przepraszam też i Przemka w szczególności. To się nazywa spotkanie o przemocowości jednak tak. Się tutaj toczy. To się nazywa call out. W sprawie mnie zaprosiłeś. Call out to się nazywa, zdaje się, to co zrobił Zadara w tej chwili. No właśnie, czy ten książę Orlowski w Zemście nietoperza, czy czujesz inaczej, czy w ogóle myślałeś o tej roli inaczej w momencie wybuchu wojny, bo jednak czas zawsze wpływa na przedstawienie. Tutaj jest wesoło, premiera była 3 lata temu, prawda, w
karnawale też staje się, była przesunięta, była jakaś tragedia narodowa, nie pamiętam już, jaka coś się działo. Było zabójstwo prezydenta Adamowicza, to z tego powodu zdaje się było przesunięte. Natomiast czy jako rzeczywiście aktor myślisz teraz o tej postaci inaczej, bo jednak, co dużo mówić, Rosjanie nie mają dobrej prasy w tej chwili. To, że wydaje się, to co powiedział Michał, jest już interpretacją. Jego. W ogóle, w sensie odbioru. To jest odbiór. Nie uważam, że my, aktorzy, powinniśmy zmieniać cokolwiek w związku z tym, co się dzieje na ulicy, co się dzieje na froncie, co się dzieje po drugiej stronie kuli ziemskiej. Jeżeli gramy w ramach schematu, bo przecież funkcjonujemy w schematach, jeżeli bazujemy na tym, to zawsze się sprawdza. Najlepszym przykładem, już o tym dzisiaj rozmawialiśmy, jest Tartuffe. Tartuffe przez 16 lat jest w różny sposób odbierany w zależności od tego, co się dzieje w przestrzeni polityczno-społecznej. W sposób zaskakujący. Bywały też takie momenty, że nic się nie działo, właśnie była jakiś rodzaj stagnacji, nie było konfliktów, nic się nie działo, nie było specjalnych odniesień i wtedy te spektakle były najgrzeczniejsze i najcichsza była wtedy publiczność. Jak coś się zaczęło dziać, widzowie sami dla siebie chcieli wysłyszeć rzeczy. Słyszeli rzeczy, które my graliśmy zawsze tak samo, gramy zawsze tak samo. Nie sądzę, żebyśmy grali inaczej, ja na pewno nie gram inaczej w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie. Księcia Orłowskiego. Trochę, pamiętam, był taki moment, kiedy rzeczywiście to ruszyło i serce bolało. Czułem pewien dyskomfort związany z... Grasz Rosjanina? Czułem pewien dyskomfort związany z tym, że to jest jednak balanga. I że to jest ten książę rosyjski. I że pojawia się w związku z tym nowy kontekst. Masz czasem refleksję na temat swojej czasem pracy? Czasem właśnie ta refleksja... Jednak okazuje się tak, że refleksja mi towarzyszy, ale to niestety, na tym też polega ten zawód, to niestety też jest niestety, ale w miarze takim ludzkim to jest motor tego zawodu. W ogóle tak jest niestety, że im gorzej w życiu, jednak, i to nie chodzi o ten mit biednego artysty uciemiężonego, czyli im biedniejszy artysta, tym lepszy artysta, tylko rzeczywiście nasze przeżycia, nasza refleksja, zwłaszcza ta związana ze złym samopoczuciem, jest motorem do działania, jest podsypką. Pamiętam, nawet słyszało się to w szkole. Nie wiem, z jakich ust to padało, ale to już jest pewnie jest powielane. Nie wiem, kto był pierwszy. Nie wiadomo, czy w ogóle ten pierwszy był, czy to się, nie wiadomo, może z przestrzeni się pojawiło. Korzystaj. Było źle, chciało się przytulić, żeby ktoś powiedział z kolegów zawodowców, współczuję i tak dalej. Korzystaj. Skorzystaj z tych złych uczuć, z tych złych przeżyć. I to rzeczywiście przynosiło efekty. Ze wszystkiego zbudować. Ze wszystkiego. Ze wszystkiego i okazuje się, że no właśnie niestety chyba, no. Bo chcielibyśmy, żeby było przyjemnie i fajnie i miło. Ale to, co jest właśnie związane z przekroczeniem, z tym najintensywniejszym przeżyciem, buduje się bardzo często na tym smutnym przeżyciu, trudnym przeżyciu. Traumie ewentualnie. Na koniec chciałem zapytać jeszcze, bo czas płynie. To niebanalne jest, co powiedziałem, że czas płynie. I w ostatnich latach, w ramach też występów poza Teatrem Narodowych, wystąpiłaś znowu w przedstawieniu, które odwoływało się do mechanizmów rządzenia i polityki. Takie role też miałeś i w Teatrze Narodowym, myślę o śmierci Dantona, ale gdzie grałeś Robespiera. Ale mnie interesuje praca z litewskim reżyserem, wybitnym, Oskarasem Koršunovasem, W miarce za miarkę. Nazwałeś tę pracę w jednym z wywiadów wyjątkowym spełnieniem. Na czym polegało ta wyjątkowość? Na czym polegało to spełnienie tej pracy z gościem zza wschodniej granicy, przy Szekspirze? Bo nie było łatwo, a praca się spełniła na poziomie artystycznym, zawodowym, ludzkim i też dała takie odejście, przestrzeń związaną w ogóle z rozczytywaniem świata. Pamiętam taką próbę, dyskusję
W związku z doświadczeniami Oskara Sakorszynowasa, jego podróży po świecie, właśnie, no, takiej szeroko pojętej Europie, bo też z kierunkiem na wschód, i różnych doświadczeń w różnych teatrach, to pewnie też nie jest stricte, to nie był jego wniosek, bo to pewnie gdzieś, to już gdzieś się, tego rodzaju wnioski się gdzieś w literaturze pojawiają, że teatr jest odzwierciedleniem tego, jak funkcjonuje państwo na różnych płaszczyznach ludzkich, władzy, społecznych, jak ta struktura, jak wyglądają relacje, jak się ludzie do siebie odnoszą, że jest jakieś odbicie. I to też jakoś mi się pięknie złożyło z tym takimi pięknymi określeniami o teatrze, że teatr jest zwierciadłem życia. I że teatr jako instytucja też może być zwierciadłem funkcjonowania państwa, w którym w danym państwie ten teatr funkcjonuje. I rozmowy na ten temat, i to na nieprzypadkowym autorze, czyli na Szekspirze, były jakoś takie też intelektualnie wrażeniowo rozwijające. No to było piękne spotkanie też pod tym względem. I taka praca, która się nie skończyła, bo myśmy mieli, ja pierwszy raz miałem takie poczucie, że myśmy nie zakładając, nie ideologicznie zakładając, że to jest work in progress, że jest praca w procesie, że ten proces się rozpoczął i pamiętam długo, długo po premierze ten proces wciąż następował. Miałem wrażenie, że on nas za szybko zostawił, że to spotkanie za szybko się skończyło i chciało się do tego spotkania wracać. Nie wiem, czy będzie mi dane, może kiedyś, ale to jednak dwa różne państwa i to komplikuje. No, chciałeś kiedyś do Volksbühne, teraz wybierasz się do Berlina, teraz patrzysz w stronę Litwy. Tak. Życzę ci spełnienia, życzę ci kolejnych takich wyjątkowych spełnień, jak najwięcej na twojej drodze zawodowej, czy w tym teatrze, czy w tamtym, nie tylko w teatrze. I cóż mogę powiedzieć na koniec? Tak, to już koniec. Że to już koniec, mogę to powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Przemysław Stipa był piękny, 40-letni, wspaniały aktor, wybitny Teatru Narodowego. Był naszym państwa gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.